To, że powstają gry planszowe na podstawie gier wideo, już nikogo nie dziwi. Jest jednak wydawnictwo, które robi te planszówki na podstawie gier, z których nie wiem, czy ktoś odważyłby się zrobić dużą, ciekawą planszówkę. To wydawnictwo to Lucky Duck Games i o jednej z ich gier będziemy dzisiaj mówić. Czołem, z tej strony Tomek Dobosz z Gambit TV. Ja opowiadam wam, co myślę o grach planszowych, abyście wy nie musieli kupować ich w ciemno. Jak już powiedziałem na wstępie, dzisiaj kolejna gra wydawnictwa Lucky Duck Games. Wydawnictwa, które, kiedy zajmuje się grami wideo i przenosi je na planszę, nie bierze się za jakieś tytuły AAA, wielkie, głośne rzeczy, ale za takie dość banalne, można by powiedzieć, klikacze gdzieś w przeglądarkach czy na Facebooku. Vikings Gone Wild to gra właśnie na podstawie takiej dziwnej gry o rozbudowie wioski. Jetpack Joyride to też gra na podstawie jakiejś zręcznościóweczki. A dzisiaj opowiem wam o grze Mutants, The Card Game, również zrobionej na podstawie takiego internetowego klikacza, gdzie kombujemy sobie mutanty i wysyłamy je na arenę do walki. Autorami gry są Sen Fung Lim i Jesse Wright. Wydało to wydawnictwo, jak już wspomniałem, Lucky Duck Games. Ta gra była ufundowana na Kickstarterze ze sporym sukcesem. Wydawnictwo Lucky Duck Games podesłało mi ten egzemplarz do zrecenzowania, za co serdecznie dziękuję. Jak się możecie domyślać, gracze wcielają się tutaj w, powiedzmy sobie, trenerów, twórców, mutantów, którzy będą tworzyli różne dziwne kreatury i wysyłali je do pewnego rodzaju umownej walki na arenie. Jak to wygląda? Za chwilę pokażę wam przy stole, a potem wrócimy tutaj i powiem wam, co sądzę o tej grze. Zatem zapraszam. Okej, moi drodzy, i oto jest właśnie Mutants The Card Game. Gra, w której gracze przy pomocy zaawansowanej genetyki będą tworzyli mutanty występujące na arenie po to, aby w ciągu 5 tur zdobyć jak najwięcej punktów. Każdy z graczy otrzymuje taką planszetkę areny, na której będzie wystawiał swoich mutantów. Otrzymuje również dwie talie. Jedną talię podstawową, złożoną z 12 kart, w której mamy 6 rodzajów mutantów, po 2 mutanty z każdego rodzaju. To jest talia podstawowa oraz talię zaawansowaną, którą tutaj układa się u góry nad planszetką. W tej talii mamy mutanty zaawansowane. Można ją stworzyć albo jako talię prekonstruowaną, która jest tam gdzieś w instrukcji opisana, albo możemy ją stworzyć przy pomocy draftu, gdzie gracze będą sobie draftowali owe karty i w ten sposób powstanie ich talia. Talia podstawowa to talia, z którą zaczynamy i którą będziemy grać i którą będziemy robić różne rzeczy. Talia zaawansowana to talia, z której będziemy dokładać nowe mutanty do naszej talii podstawowej, aby robić dużo, dużo fajniejsze rzeczy. Jak powiedziałem, rozgrywka toczy się przez 5 rund. Każda runda to tury poszczególnych graczy dookoła stołu. Runda kończy się w momencie, kiedy wszyscy gracze pozbędą się kart z ręki. Jeżeli jakiś gracz w trakcie rundy pozbędzie się kart z ręki, kończy swój udział w tej rundzie i tylko może przyglądać się, jak inni grają. Kiedy wszyscy pozbędą się kart z ręki, tura, czy też runda się kończy, przechodzimy do kolejnej. A jak wygląda tura? Tura gracza? Bardzo prosto. Gracz ma do wykonania 3 rzeczy. Po pierwsze, dostaje punkty zwycięstwa na samym początku swojej tury, jeżeli niszczy przeciwników. Kiedy niszczy przeciwników? Tutaj mamy taki specjalny tor mocy i niszczymy przeciwników, jeżeli przynajmniej jeden przeciwnik jest na tym końcowym, na tej końcowej części, a my jesteśmy na samym początku, na samym szczycie. Jesteśmy wtedy najlepsi, dostajemy małą liczbę punktów z tej tutaj, z tego toru. Kolejna rzecz, jaką musimy zrobić, to poruszyć naszego aktywnego mutanta.
tutaj mamy miejsce, gdzie będziemy wykładać mutantów. Mamy jednego mutanta aktywnego oraz mutanta po lewej i po prawej. Jeżeli mamy jakiegoś aktywnego mutanta, czyli kartę w tym miejscu, na przykład taką, to musimy go poruszyć albo w lewo, albo w prawo. Tam, gdzie jest wolne miejsce. Jeżeli jest taka sytuacja, muszę go poruszyć w lewo. Jeżeli taka, muszę go poruszyć w prawo. Jeżeli musiałbym poruszyć mutanta, a obie strony są zajęte, to wybieram jednego z tych dwóch panów, usuwam go, znaczy odrzucam go na stos kart odrzuconych. Przy okazji wielu mutantów będzie miało jakąś zdolność przy wykładaniu i jakąś, która odpala się, kiedy opuszczają arenę. Opuszczają w tym właśnie momencie, odpalam zdolność specjalną mutanta, który opuszcza arenę, zrobiłem wolne miejsce i aktywny mutant może przesunąć się na jedną ze stron. Kiedy już załatwię przesuwanie się aktywnego mutanta, poodpalam, co tam miałem odpalać, następuje moja faza akcji i mogę wykonać jedną z trzech akcji. Akcja numer jeden to po prostu biorę sobie mutanta z ręki i zagrywam go na pole aktywnego mutanta. Odpalam akcję, którą posiada w polu zagrania, jeżeli taką ma, i na tym moja akcja się kończy. Inną rzeczą, którą mogę zrobić, jest przygotowanie swojej talii w pewien sposób do jeszcze lepszej zabawy. Mogę odrzucić jednego mutanta z ręki, dowolnego, aby wybrać jakiegoś mutanta, którego mam na wierzchu stosu zaawansowanego i przenieść go do inkubatora. Na końcu rundy ten mutant w inkubatorze przeniesie się na górę mojej talii, dzięki czemu będę go miał na ręku tuż, już za chwilę. I trzecia akcja, tutaj sobie troszeczkę przygotowałem za kamerą rzeczy, to narodzenie się nowego mutanta. Pomijając inkubację, mogę wyłożyć jednego z mutantów ze stosu zaawansowanego prosto do aktywnego, do slotu aktywnego, ale muszę odrzucić dwie karty. Zawsze muszę odrzucić dwie karty. Co więcej, każdy mutant ma tutaj symbole przynależności do jakiegoś klanu. Podstawowe mają po jednym, zaawansowane mają po dwa. I teraz odrzucam dwie karty, wybieram jednego z mutantów ze stosu zaawansowanego i kładę go do aktywnego pola, ale jego ikony muszą znaleźć się gdzieś na kartach, które odrzuciłem. Przy czym, tak jak mówię, mógłbym odrzucić dwóch takich, znaczy zawsze muszę odrzucić dwie karty, tak? I ikony muszą pojawić się na tych kartach odrzucanych. Inaczej nie mogę go wystawić tutaj. Odpalam zdolność, no i gramy dalej. Kiedy wszyscy gracze skończą swoją rundę, no to kończymy rundę. Ci panowie idą na szczyt talii. Oczywiście tutaj zawsze musi być jakiś mutant wyłożony. Dostajemy punkty za tor mocy. W trakcie tur, zagrywając mutantów, będziemy oczywiście się tutaj przesuwać, będziemy zmieniać swoje pozycje. Na końcu rundy gracz, który jest na pierwszej pozycji, dostaje dużą liczbę punktów. Gracz, który jest ostatni, nie dostaje nic. Natomiast przy większej liczbie graczy, ci, którzy są gdzieś po środku, dostają małą liczbę punktów. Tak jak powiedziałem, ten koleś z inkubatora trafia na górę naszej talii. Przesuwamy sobie znacznik tur. Dociągamy 6 kart na rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Resetujemy znaczniki mocy w zależności od tego, jak są punkty. Ten, kto ma najmniej punktów, jest na samej górze, jeżeli chodzi o moc. Taki element nadganiania.
I zaczynamy nową rundę rozgrywki. Co ciekawe, tutaj budujemy talię. Za każdym razem, kiedy musimy pociągnąć karty, a nie mamy odpowiedniej liczby, bierzemy nasz stos kart odrzuconych. Jeden z kolesi musi iść do zamrażarki, a resztę tasujemy i dociągamy karty na rękę. I kiedy skończy się piąta runda, mamy finalne punktowanie. I to finalne punktowanie odbywa się na bazie kolesi, których mamy w zamrażarce, bo każdy mutant ma wartość punktów, którą dostajemy, kiedy on jest w zamrażarce. Punkty, które zdobyliśmy w trakcie gry, plus punkty za gości z zamrażarki, to jest nasz finalny wynik. I kto ma tych punktów najwięcej, ten wygrywa. I to wygląda dość prosto i dość nijako. Jestem w stanie to zrozumieć, ale te wszystkie zdolności, które mamy na kartach, robią tutaj całą robotę. Zagrywanie karty odpala nam jakieś zdolności. Zdejmowanie karty odpala nam jakieś zdolności. Przenoszenie do zamrażarki nie tylko w trakcie dociągania kart, ale również może dzięki jakimś zdolnościom. Atakowanie innych graczy, zabijanie im, czy też odrzucanie im mutantów, tak aby nie mogli wykorzystać ich zdolności, czyli atakuje jakiegoś mutanta. Tak, tutaj mamy na przykład kapitan Wrench Fury, kiedy opuszcza moją arenę. Każdy oponent nokautuje swojego aktywnego mutanta, czyli po prostu go zakrywa. I to jest karta, którą nadal trzeba przesuwać, ale ona nie daje żadnych zdolności, więc jest nieaktywna. No dobra, to byli mutanci w takim pewnym skrócie. Myślę, że można to jakoś podsumować. No dobra, moi drodzy. Wiecie, jak wyglądają karciani mutanci. Czas to jakoś podsumować. Czas powiedzieć wam, co mi się w tej grze podoba i co mi się w tej grze nie podoba. Zacznę może od tego, zanim przejdę do rzeczy tych pozytywnych, a potem negatywnych. Zacznę od tego, że kiedy dowiedziałem się, że powstaje gra planszowa na podstawie tego klikadełka mutantów, zacząłem się nieco zastanawiać, ponieważ grałem w tych internetowych mutantów i jakby cierpliwości i chęci wystarczyło mi, nie wiem, na jeden dzień obcowania z tą grą. Jeden dzień, nie 24 godziny, ale jakieś, nie wiem, 3-4 godziny, kiedy stwierdziłem, że dobra, dziękuję, więcej mi już nie trzeba. Więcej czasu, jeżeli chodzi o takie internetowe klikacze, spędziłem nad Wikingami. Przyznam, że nie wracałem do internetowych mutantów tuż przed recenzją tej gry, w trakcie kiedy w to grałem. Zostawiłem sobie to wspomnienie, które miałem i próbowałem odnieść to do tego, co zobaczyłem tutaj na planszy. Zatem lecimy z tym, co mi się w grze podoba. Podobają mi się dość proste zasady. Tutaj nie ma dużej filozofii, tak? Jest kilka rzeczy, o których trzeba pamiętać. Na przykład cała ta faza, cały ten system niszczenia opozycji, tak? Znaczy niszczenia przeciwników, tłamszenia przeciwników, crush the opposition. Bardzo ciekawy swoją drogą. Trzeba pamiętać, jak zagrywać te karty i trzeba ogarniać ikonografię. Reszta jest banalnie prosta. Zagrywanie kart, dobieranie kart nowych, odkładanie, wystawianie, przesuwanie, odpalanie zdolności specjalnych i budowanie pewnego rodzaju silniczka, budowanie pewnego rodzaju kombosów, które dadzą nam punkty zwycięstwa, które dadzą nam fajne rzeczy do zrobienia ze swoją ręką, ze swoimi kartami, ewentualnie namieszają przeciwnikom w ich planach. Proste, ale jednocześnie gdzieś tam poukładane i poutykane tyle rzeczy, które dają fajną, regrywalną grę. Fajną, słowo klucz. Także te proste zasady i pewna, no nie chcę powiedzieć głębia, bo to wiecie, takie mocne słowo, ale pewne skomplikowanie, które tkwi w tej grze i które pozwala na całkiem przyjemną
całkiem przyjemną zabawę. Podoba mi się, w jaki sposób została też tutaj ujęta negatywna interakcja. To nie jest negatywna interakcja z cyklu hura, lecimy, bijemy się, naparzamy się i w ogóle siedzimy na arenie, ale jest to negatywna interakcja, która pozwala namieszać przeciwnikom w ich planach. Ponieważ tutaj, tak jak powiedziałem, staramy się budować pewnego rodzaju silnik, staramy się go rozpędzać, staramy się tak zagrywać te karty, żeby one nam coś dawały, żeby dawały nam dodatkowe punkty, dodatkowe możliwości. I negatywna interakcja polegająca na zakryciu, tak? Zakryciu jakiejś karty przeciwnikowi, tej konkretnej, która jest jego systemem napędowym, która właśnie pozwoli mu się rozwinąć, jest bardzo ciekawie zrobione. I oczywiście można się przed tym bronić, są odpowiednie karty do obrony, które przyjmują na siebie smecza, także to wszystko fajnie, ładnie działa i jest satysfakcja z tego, że komuś się pokrzyżowało plany, ale z drugiej strony nie ma jakiejś irytacji, że ktoś nam w ogóle wszystko niszczy i rozwala, bo spokojnie da się z tego wyjść, da się też obronić, także ta negatywna interakcja jest tu taka ze smakiem, chciałoby się rzec, jest naprawdę ciekawie wrzucona i ładnie to wszystko gra. Ciekawie jest tutaj też zrobione swego rodzaju budowanie talii. Tak? Mamy karty startowe, mamy 12 kart własnych, z których będziemy tę talię budować. No ale oczywiście tutaj jest kwestia tego, że ta talia to nie jest talia, którą będziemy rozwijać, żeby rosła nam w nieskończoność. Ona ma przed sobą pewne konkretne zadanie i musimy ją poprowadzić w odpowiedni sposób. Odpowiednie karty w odpowiednim momencie kupić, żeby nam się przydały już w zasadzie za chwilę. Bardzo szybko ta talia też topnieje, bo karty nam odpadają do lodówy, dzięki czemu będziemy mieli punkty. Także to budowanie talii to nie jest jedno z tych budowań, gdzie, tak jak mówię, rozwijamy się w nieskończoność i po prostu budujemy mega turbosilną talię, ale właśnie takie, ja bym to nazwał punktowe. Punktowe budowanie ze skończonej liczby kart, wiemy z czego budujemy, to jest tylko dla nas, wiemy co chcemy zrobić i musimy tylko wykombinować w jakim momencie, którą kartę z tych dostępnych kupić, żeby to się nam dobrze zazębiło. Podoba mi się tutaj grafika. Ona, z tego co pamiętam, jest bardzo, jakby oddaje ducha tego internetowego klikacza. Także jeżeli ktoś w to grał, no to poczuje się raczej jak w domu. Ja dawno w to nie grałem, ale nawet jeżeli ktoś nie grał, to te grafiki są na tyle przyjemne, na tyle eleganckie, takie komiksowe, że przy tym przyjemnie się po prostu siedzi. To naprawdę ładnie wygląda na stole. Te mutanty, obcy, roboty, to wszystko, co tam jest, jest ładne. Po prostu fajnie się na to, przyjemnie się na to patrzy. Gra jest szybka. Naprawdę mija, na pudełku jest napisane 20 minut na gracza, do 4 graczy, czyli to jest godzina 20. Spokojnie schodziło się niżej w 4 graczy, poniżej godziny całą tę grę da się ogarnąć i gra jest, tak jak mówię, szybka i jednocześnie cały czas gdzieś tam emocjonująca, taka mała adrenalinka sobie płynie, jest naprawdę ciekawie. I to, co muszę jeszcze powiedzieć, to jest to kolejne bardzo ciekawe przeniesienie prostego internetowego klikacza na planszę. Nie silono się na jakieś bezpośrednie przełożenie tego, zostawiono pewien trzon tego, o co chodzi w tej internetowej wersji, komputerowej wersji tej gry, ale obudowano to bardzo przyjemnymi mechanizmami, które sprawdzają się na planszy i które nie dają poczucia zmarnowanego czasu przy tej grze. Dają poczucie takiego ładnego pokombinowania. Także podoba mi się, w jaki sposób znowu ludzie z Lucky Duck Games, ludzie, którzy z nimi współpracują, przełożyli takie niby nic na coś całkiem przyjemnego w pudełku. I to są rzeczy, które mi się... Jeszcze jedno, zupełnie zapomniałem. Tryb dla jednego gracza przeciwko bossom. Tak, bo tutaj normalnie walczymy o punkty między sobą,
Natomiast na jednego gracza walczymy z potężnym bossem i to też jest całkiem przyjemny tryb. Zresztą gra się całkiem fajnie skaluje, daje radę w każdym zestawie graczy, chociaż ja raczej bym grał 3-4 osoby. Czas teraz na rzeczy, które mi się nie do końca podobają w Mutantach. I to są dwie główne rzeczy, które w pewien sposób się ze sobą łączą. Ta gra niestety dość szybko robi się powtarzalna. Ja wiem, że to nie jest zdanie główne. To jest taka gra na wejście, żeby się rozgrzać przed jakimś dużym ameritraszem, dużą przygodówką, dużą strategią czy Eurasem. Albo też coś na koniec wieczoru, gdzie tak zrzucamy z siebie ten cały ciężar tego, co przed chwilą zagraliśmy. Natomiast nadal miło jest, kiedy takie, wiecie, wejściówki, rozchodniaczki wystarczają na długo, tak? Kiedy się nie powtarzają, kiedy nie opatrują się, nie widzimy bardzo szybko tego samego po raz kolejny. W tej grze są chyba 72 karty, te, z których potem będziemy budować swoją talię. I w grze na 4 osoby tych kart wchodzi 48 do gry. Więc w zasadzie po dwóch grach wszystkie karty pojawiły się w jakikolwiek sposób na stole. I bardzo szybko zauważamy, że te karty się powtarzają. Jasne, mamy tam dwa tryby, tak? Możemy brać sobie talie złożone już, tak? Takie prekonstruowane, którymi będziemy się bawić. Albo możemy draftować. Będę zawsze polecał draft. Niemniej jednak pewne schematy już się utrą, pewne schematy się pojawią, no i sami rozumiecie. Powtarzalność pojawia się tutaj dość szybko. I druga rzecz, która jakby się tutaj łączy, ta gra bardzo potrzebuje dodatków. Nie to, że ich nie ma, bo są, bo ufundowały się na Kickstarterze. Ja mam to szczęście, że dostałem dwa dodatki razem z podstawką i widziałem, jak szybko chciałem grać z dodatkami. I kiedy dorzuciłem do tego dodatki, no to zrobiło się troszeczkę lżej, troszeczkę przyjemniej, więcej różnych kart, większa różnorodność, ta powtarzalność przestała już tak irytować. Więc podstawka, no niestety, dość szybko robi się powtarzalna i potrzebuje dodatków, więc te dodatki trzeba sobie dość szybko do tej gry dokupić, jeżeli nie chcemy po prostu mielić ciągle tego samego. I to są dwie główne rzeczy, które w tej grze jakoś mi nie leżą. Czas zatem podsumować to moimi trzema pytaniami, trzema odpowiedziami. Zerkam, czy wystarczy mi baterii na kamerze, ale mam nadzieję, że dojedziemy i nie pyknie mi tutaj nic. Także tak jak powiedziałem, trzy pytania, trzy odpowiedzi. Pytanie numer jeden. Jak chętnie znowu usiądę do Mutants The Card Game, ubrane w moją BGG-ową ocenę? I to jest 7. Słuchajcie, przyjemnie mi się w to gra. Naprawdę, tak jak mówiłem, rozchodniaczek albo wstępniaczek. Oczywiście nie zawsze, tak? Nie zawsze, często wybiorę coś innego. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał zagrać w Mutantów, chętnie wyjmę, powiem, dobra, to jedziemy. Rzadziej wezmę to ze sobą na spotkanie, żeby, a nuż, słuchajcie, chodźcie chłopaki, zagramy. Raz na jakiś czas pewnie zabiorę, tak? Ale raczej będę czekał, aż ktoś się mnie nie zapyta, czy bym nie przyniósł, albo czy bym nie wyjął i żebyśmy zagrali. Generalnie nie będę odmawiał, ale też nie będę jakoś specjalnie namawiał. Przyjemna, szybka, emocjonująca, najlepiej z dodatkami, bo wtedy mamy, wiecie, większą różnorodność, więcej rzeczy do zrobienia. Sam też czasami usiądę, rzadko, ale usiądę, żeby jakiegoś bossa wyklepać. Także 7 dla Mutantów ode mnie. Pytanie numer 2, czy kupiłbym tę grę, albo, no bo nie wsparłem jej, ale czy kupiłbym teraz w retailu? Nie pamiętam, po ile były pledże na Kickstarterze. Natomiast podstawkę znalazłem w sklepie za 150 zł i chyba bym nie kupił. Chyba bym nie kupił, bo za 150 zł mimo wszystko za mało tej różnorodności tutaj dostaję. Jasne, przyjemna gra, tak jak powiedziałem, do zagrania nie będę odmawiał, ale sama podstawka dość szybko jednak się opatruje i
i chciałoby się więcej, no i trzeba wydać kolejne hajsy na dodatki. Także myślę, że nie kupiłbym podstawki za 150. Może gdzieś z drugiej ręki, gdzieś jakby do stówy zeszło, to bym się zastanowił. I pytanie numer 3. Czy Mutant The Card Game zostaje w mojej kolekcji? Tak. Tak, na razie zostaje, tak jak powiedziałem, mam tą przyjemność, no to szczęście, że mam dodatki, więc wyciągam z tej gry więcej, więc na razie zostaje. Mimo wszystko jednak, no nie jest to gra, która, wiecie, ma należne miejsce na tej szafie i zawsze tam będzie. Jeżeli coś, to nie wiem, jakieś większe porządki na półce, jakaś ciekawa wymiana, czy coś w tym stylu, no to Mutanci raczej bez uronienia łzy z tej półki znikną. Ale na razie spokojnie sobie leżą i czekają na kolejne rozgrywki. No i to tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie, że obejrzeliście. Dzięki wielkie, że nadal ze mną jesteście. Jak zwykle, lajkujcie, komentujcie, głoście dobre słowo o moim kanale. Zapraszam też do zaglądania na mojego Facebooka i Instagrama. Matko, nie mogę się wysłowić. Linki są w opisie do tego materiału. Jeżeli podoba wam się to, co robię, zerknijcie na mój kanał. Przecież już tu jesteście i zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, bo fajnie widzieć, jak mi numerki rosną. A jeżeli bardzo wam się podoba to, co robię, w ogóle jesteście zafascynowani moją osobą, moim życiem wewnętrznym i tak dalej, to zerknijcie tu albo w link w opisie na Patronite'a. Może zechcecie mnie w ten sposób wesprzeć i dołączyć do dzikiej drużyny ludzi, którzy wspierają Gambita. Ale zachęcam was też do zaglądania na inne kanały, do recenzentów, którzy robią filmy na YouTubie, robią podcasty, blogi, bo warto dowiadywać się o planszówkach z różnej strony, nie tylko ode mnie. Ale przede wszystkim zapraszam was do tego, abyście grali w planszówki, zachęcali innych do grania w planszówki, bo to jest rewelacyjna zabawa. Tyle na dzisiaj, do zobaczenia następnym razem. Hej!